Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Wakacyjne. I dzisiaj zacznę od nowości. Od razu wrzucam Was do lasu nad jezioro. Zaczynamy od nowego filmu The Night House, który co prawda jest z 20 roku, ale do kin u nas wszedł chyba 19 sierpnia 2021 roku. Dzisiaj powiemy również o filmie Wrong Turn, też nowości, również wakacyjnej. No i jeszcze w zależności od czasu nagrywania coś dołożę z długiej listy obejrzanych filmów wakacyjnych. Tak więc zapraszam Was chłodno do oglądania, bo pogoda zelżała w sierpniu. Nagrywam to 23 sierpnia. I przypominam, że audycja sponsorowana jest przez patronów audycji z Kury, którym serdecznie dziękuję za wsparcie. No i zapraszam wszystkich do wrzucenia jakiegoś napiwku 5Z na patronite.pl pod hasłem audycja z Kury. A teraz przechodzimy do filmów wakacyjnych pełną gębą. My husband took a boat out on the lake. He took a handgun that I didn't even know that we owned and... Powiem od razu z grubej rury, że zaczynamy, aby utrzymać Waszą uwagę, od jednego z najlepszych horrorów, jaki obejrzałem w tym roku, czyli The Night House. Chciałbym, aby tak wyglądała ekranizacja historii Lizzie. A może nawet więcej powiem. Chciałbym, żeby tak wyglądała książka Historia Lizzie. Zanim podchodziłem do czytania tej powieści Kinga, to oczekiwałem czegoś na kształt The Night House. Ja po przeczytaniu książki Historia Lizzie obiecałem sobie, że nie będę wypowiadał się publicznie na temat tej książki. Dlatego, że mnie się nie podobała. Zacząłem oglądać serial i pod względem wizualnym, zdjęć, kolorów, kreacji tego świata jest bardzo dobry technicznie, ale znowu pod kątem scenariuszowym też postanowiłem sobie, że może nie będę się wypowiadał w internecie na ten temat, ponieważ scenariuszowo nawiązuje to do książki, więc tutaj musiałbym holistycznie do tego podchodzić. Więc ja będę utrzymywał to swoje postanowienie i wszystkim tym, którzy, nawet powiem więcej, nawet którzy polubili historię Lizzie, to polecę The Night House. Dlatego, że jakie tutaj mamy punkty zbieżne? Porzucam już to, że mnie Night House podobało się o wiele lepiej niż historia Lizzie. To już porzucam. Tylko tak zaznaczę na początku, dlatego, żeby skierować The Night House wszystkich tych, którym się podobała historia Lizzie. Mamy tutaj opowieść o kobiecie, którą gra Rebecca Hall. No, ona chyba lubi horrory. Kobiecie, której umiera mąż. Ona mieszka nad jeziorem, w domku wybudowanym przez jej męża. On co prawda nie był artystą, chociaż w sumie był architektem. I on zaprojektował ten dom. Tak zaczyna się nasza opowieść, że Rebecca wraca do mieszkania i sama zasypia na łóżku. Ja oglądałem to w kinie wczoraj wieczorem o 22:20 na dużej sali w Cinema City, na tej jednej z większych sal. Siedziałem po środku, z tyłu za mną siedziało może 5-6 ludzi. Elegancko się to oglądał. Rewelacyjny horror, 8/10. Wyreżyserowany przez Davida Brucknera, który wcześniej zrobił również film wakacyjny The Ritual, który poszedł na Netflixa. Film, który opowiadał o grupce ludzi, którzy pojechali na wycieczkę w góry i to się źle skończyło.
Mnie ten film się podobał, chociaż dostał ocenę 6 na 10. To było coś ciekawego po Blair Witch Project. No, mamy wiele filmów o ludziach, którzy poszli do lasu. Jeżeli miałbym wymienić jakiś ciekawszy, to The Ritual Davida Bracknera właśnie takim jest filmem. Szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, czy ja go omawiałem w filmach wakacyjnych. Chyba tak, jakiś odcinek poszedł. Southbound, 2015 rok, to on, ten reżyser, wyreżyserował jeden z segmentów The Accident i jeden z segmentów VHS, znakomitej antologii z 2012 roku, horrorowo-retro-VHS-owej. No i jeszcze dwa odcinki Creepshow, tego nowego serialu. Creepshow, to wszystko to, co powiedziałem, to oglądałem. I jak widać, ten reżyser trzyma się horroru twardo, ale The Night House jest najbardziej dojrzałym filmem w jego karierze. Jest najbardziej pojemnym. To nie jest sam horror. To jest również znakomity dramat obyczajowy, poruszający kwestię utraty, straty kogoś bliskiego na wielu poziomach. Ja nie chcę spoilerować. Ja powiem, że u mnie ocena 8 na 10 to bardzo dużo i wymieniłbym ten film tuż obok filmu, który recenzowałem jakiś czas temu w konglomeracie. Brytyjski horror, również o stracie, mianowicie The Relic. To był jeden z najlepszych horrorów, jaki obejrzałem w roku 2020. Jakoś bardzo cicho o nim, dlatego polecam wszystkim i jeszcze raz film The Relic, który nie jest filmem wakacyjnym, ale jest filmem domowym, wyreżyserowany przez Natalie Erika James. Chociaż Mark Kermode, znakomity recenzent BBC, również mówił, że jest to jeden z jego ulubionych filmów, jakie obejrzał, horrorów w 2020. Dlatego polecam mocny, mocny film Relic, jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat. I do tego grona dołącza troszkę chyba lżejszy i bardziej rozrywkowy The Night House, który też jest filmem domowym głównie, no ale obecność tego jeziora i tego domu, którym kojarzy się z takim wakacyjnym miejscem, z wakacyjną lokacją, zdecydowanie ten film u mnie plasuje się na półce filmów wakacyjnych. No i chciałbym wam powiedzieć coś więcej, ale o tym filmie już podczas oglądania wiedziałem, że będę chciał coś nagrać. I tylko zastanawiałem się, czy ten film się nie zepsuje. Ten film się nie zepsuł. I za bardzo nie chcę mówić, żeby nie psuć wam. No, sam opis na IMDb to jest: wdowa zaczyna zmagać się z niespodziewaną śmiercią swojego męża. No i to odkrywa Disturbing Secrets. Może dodam jeszcze, że scenariusz napisany jest przez niejakiego Luka Piotrowskiego z Benem Collinsem. I to też ciekawe, ponieważ ten duet odpowiada za znakomity kolejny film Super Dark Times z roku 2017. Filmu, który powraca nas do retroklimatów z lat 80., ale nie robi to w tak, można by to powiedzieć, kiczowaty sposób jak Stranger Things. Zrozumcie mnie dobrze, ja pierwszy sezon Stranger Things lubię, ale Stranger Things jest bardzo taki kolorowy, przesłodzony, taki wesoły, taki pogodny w tej swojej nostalgii. W przeciwieństwie do Super Dark Times, który jest bardziej taki rough. Super Dark Times, prosta historia o grupce chłopaków na rowerach i młodości. Napisany właśnie przez ten sam duet, który napisał The Night House. I to kolejny film ostatnich lat, taki horror, drama, mystery, który ja polecam. Dlatego tutaj filmy wakacyjne zaczynamy z grubej rury.
No i właśnie The Night House, wyreżyserowany przez Davida Bracknera, czyli innego reżysera, z Rebecca Hall. To, co jeszcze mogę zdradzić, to, że ten film przypomniał mi w jakimś sensie Polańskiego Wstręt. Dlatego, że Wstręt zaczyna się powoli, pierwsze 20-30 minut, nic się nie dzieje, aż mamy legendarną scenę jumpscare'a, która zwala z nóg. I ja ogólnie rzecz biorąc nie przepadam za jumpscare'ami, ale jeżeli właśnie jest to zrobione tak jak we Wstręcie, albo tak jak w Egzorcyście Trójce, to jumpscare, który jest odpowiednio zapowiedziany, jest jumpscare'em wręcz w horrorze wymaganym. Ale dla mnie wystarczy jeden, dwa jumpscary na film, żeby to było z myślą zrobione. I tutaj jest jumpscare. Właśnie zrobiony w taki sposób. Did he leave a note? He did. You were right. There is nothing. Nothing is after you. Nie chcę nawet powiedzieć, czy to jest jumpscare, czy coś wychodzi zza rogu, czy coś wychodzi z łódki, czy coś nagle wychodzi gdzieś. Bo już jakbym powiedziałbym wam, że to jest jumpscare na przykład leśny, no to już byście w lesie tego oczekiwali. Nie chcę nic mówić, ale jest coś wyjątkowego w tym jumpscare. Otóż każdy jumpscare wygląda tak, mniej więcej. Albo nic się nie dzieje, tak? Nic się nie dzieje, cisza, cisza. Buch! Och, spadliśmy z krzesła. Albo jest tak, nic się nie dzieje, ale tam napięcie rośnie poprzez muzykę. I wtedy jest jumpscare i spadamy z krzesła. Tutaj jest taki przykład jumpscare'a, którego nie mogę sobie przypomnieć nigdzie indziej. Jumpscare wygląda tak, że nic się nie dzieje, nasza czujność jest usypiana powoli, aż w pewnym momencie nadchodzi ten jumpscare. I ten jumpscare nie jest taki buch! Tylko ten jumpscare jest przeciągnięty w czasie, czyli w warstwie dźwiękowej mamy przeciągnięte to takie. Jest to długi jumpscare. I teraz powiem wam, że to działa, dlatego że ten jumpscare ma ugruntowanie w rzeczywistości, w tej narracji, w tej historii. Na ekran mamy nałożony specyficzny efekt, który łączy się z tym jumpscarem, więc ten przeciągnięty, długi jumpscare jest uzasadniony fabularnie, a właściwie zdarzeniowo. Jeżeli ktoś z was przeżył coś takiego, no to będzie bardziej rozumiał ten jumpscare i może bardziej się na niego załapie. Mnie to złapało, bo ja wiem, że jeżeli ktoś ma coś podobnego, tak, nagle, że coś tak wchodzi, nie spoilerując, ja miałem dokładnie coś bardzo podobnego. Długo to trwało właśnie. I zanim się zrozumie, że to ten jumpscare jest, okej, to jest gorszy jumpscare, bo nawet we Wstręcie było, kobieta otwiera lustro i tam w lustrze ktoś jest. Jest bam! Ten strach twój, to podniesienie adrenaliny w organizmie trwa wtedy ułamek sekundy. A tutaj jest to przeciągnięte dźwiękowo, więc ja miałem wrażenie, że to trwa 3 sekundy. I od momentu, kiedy w filmie The Night House wchodzi ten jumpscare 3-sekundowy, to ja już się czułem niekomfortowo. Już do końca chyba chciałem sobie zrobić pauzę na pilocie i wyjść do kibelka, zrobić siku, troszkę się uspokoić, tak, i wrócić do seansu. No i już się nie dało. Ja już się obawiałem, właściwie już byłem za gardło trzymany przez reżysera i już do końca czułem już niestety niepokój. Już byłem tak zmęczony, właśnie jak na relikcie trochę. No, Conjuring miał, jedynka miał dużo dobrych jumpscare'ów, ale to było nastawione właśnie na dużą ilość dobrych jumpscare'ów. Oglądałem to na telewizorze chyba. Te jumpscare'y działały i też się bałem. Ale no to był taki straszak, a tutaj są elementy straszaka, no ale ta cała historia dla mnie jest o wiele bardziej angażująca i emocjonująca. Jeszcze mogę coś powiedzieć, nie spoilerując. Oprócz tego wszystkiego jest tutaj ciekawe śledztwo, nazwijmy to. Pod względem scenariuszowym
stopniowo ujawniają się pewne informacje, które dają nam inny obraz na całą sytuację. Dla mnie The Night House jest rewelacyjnym filmem, który stawiam na półce obok Drelic i który polecam. To jest porządny horror, który jest nie tylko horrorem. I takie horrory chcę oglądać i takie horrory chcę polecać. No oczywiście coś lżejszego czasami też, no bo to jest film męczący swoją ciężkością, powiedziałbym. Facet wchodzi na coraz wyższy poziom. Najpierw Southbound, potem był, znaczy w ogóle najpierw był jeszcze VHS, króciutki fragment filmu. Southbound, no, dłuższy, potem The Ritual pełnometrażowy, potem właśnie odpoczynek na Creepshow, no i The Night House. No i zachęcę Was jeszcze tym bardziej, jak powiem, że ten reżyser będzie robił, a właściwie już robi, nowego Hellraisera. Obawiam się, że to będzie gorszy film niż The Night House, bo to będzie reboot z 87. No, ale teraz już wiem, że jak Hellraisera oryginalnego lubię, to nie mam jakby potrzeby przeglądać całej serii i wracać do niej, bo wiem, że tam były tragiczne filmy i jakoś tak, no, nie jestem fanatykiem Hellraisera, ale ten reboot bardzo chciałbym zobaczyć. Z tego powodu, że reżyseruje go David Bruckner. Owen? I didn't think we had secrets. Everybody has secrets. It's our house. But backwards. What the hell was he doing? I to tyle na dzisiaj, na początek o The Night House. I tak, uważajcie, bo to jest film nocny. To jest film nocny. Ale tutaj dużo widać, w przeciwieństwie do filmu Don't Breathe 2, który troszkę mnie rozczarował, który też jest filmem domowym, no ale już tutaj nie ma tego, jak podkręcić pod filmy wakacyjne, więc porzucam. Ale The Night House jest przykładem filmu nocnego, który jest nie za mocno przyciemniony, tak? Tutaj wszystko widać, co trzeba widać. Jeżeli chcecie obejrzeć coś w kinie, to The Night House jest świetnym horrorem do oglądania właśnie w kinie. A teraz przejdę do czegoś lżejszego. Przejdę do czegoś lżejszego, no bo zacząłem z grubej rury. Więc przejdę do filmu leśnego. Wrong Turn. Również nowość z roku 2021. No tutaj już to nie jest tak dobre. Chociaż to jest zupełnie inna półka. Oryginalny Wrong Turn, bo ten film oryginalny z 2003 roku, to już był film B-klasowy i to wiedzieliśmy. Więc tutaj mamy, no, nie do końca reboot, tylko właściwie mamy taki prequel, powiedzmy. Prequel, ale powtarzający pewne schematy. A największym schematem jest tytułowe zboczenie ze szlaku. Mamy do czynienia z grupką znajomych, którzy wyruszają na Appalachian Trail. I to jest bardzo znany szlak w Ameryce. Ja już o nim wspominałem w mojej audycji dosyć wakacyjnej, do której Was teraz zapraszam, w audycji o książce Roberta McFarlane'a Wędrówki, Szlaki. Już Wam sprawdzę, jak to się nazywa na konglomeracie, żebyście sobie weszli i w konglomeracie podcastowym wpisali Szlaki. Opowieści o wędrówkach. To jest książka Roberta McFarlane'a, który jest Brytyjczykiem, ale on również tam pisze o tym Appalachian Trail. I w tej książce jest to też rozwinięte, jak ważny jest to szlak. I w filmach wakacyjnych również zahaczaliśmy o ten szlak. Było wiele filmów właśnie o próbie przejściu tego szlaku. The Way. Więc jest to, no, taki szlak, który jest w kulturze amerykańskiej
Droga Życia. Jest taki, no, na przykład w filmie Droga Życia Emilio Esteveza, czyli syna Martina Sheena, oni wyruszają, żeby przejść pod koniec życia swoją wędrówkę, żeby właściwie pojednać się syn z ojcem. Bardzo ważna ścieżka, chyba jeżeli chodzi o Amerykę, mamy Route 66, no to Appalachian Trail jest właśnie czymś takim. I tutaj mamy próbę nie demitologizacji Appalachian Trail, ale próbę podkręcenia negatywnych emocji wokół tego szlaku, ponieważ oni, grupka znajomych, wyruszą na ten szlak i zbacza z niego, i to jest właśnie wrong turn, i wtedy się zaczyna. No a co tu się zaczyna? No, okazuje się, że na tym szlaku, a właściwie poza szlakiem, mieszkają plakatowi, żeby nie powiedzieć tytułowi, ludzie przebrani za maski zrobione z czaszek, chodzą z toporami, no i polują. Czy polują na ludzi? Możliwe. Czy polują na zwierzynę? Możliwe. Co oni tam robią tyle lat? Jak się tam utrzymali? Czy to są zdeformowane mutanty? Czy zwykli, prawdziwi, piękni, przystojni ludzie? Tego nie będę zdradzał. A story people know but don't talk about. Except in whispers, like a ghost story. Powiem, że na historię typowego slashera właśnie jest nałożona jeszcze historia poszukiwania córki przez ojca. Ojciec poszukuje córki, ponieważ córka zaginęła jakiś czas temu, więc mamy dwie linie czasowe. Jeśli mamy te dwie linie czasowe, no to wiemy, że ta córka albo umarła, albo ona weszła w szeregi tych szaleńców, albo może stała się mutantką, albo coś innego. Ja, oglądając ten film cały czas, znaczy od pewnego początek, jak chodzą po lesie, pierwsze pół godzinki, no to jest takie klasyczne chodzenie po lesie. No, nakręcone współczesnymi kamerami, nie ma tutaj nic nowego. Generyczne chodzenie. Potem, kiedy wchodzą już te istoty, czy co to tam jest, to ja już zaczynałem się tak kpiarsko śmiać. Co oni to wymyślili? Aha, oni to jeszcze tak dorzucają motywy rasowe, dorzucają Amerykę, dorzucają niewolników, dorzucają to. Mnie się coraz bardziej zaczynało śmiać, jaki patos jest uzyskiwany w tym filmie, jakimi środkami. No, ja się tak uśmiechałem. To jest film, który najlepiej obrazuje jedna z końcowych kwestii dialogowych w tym filmie, kiedy jedna z bohaterek mówi do drugiej postaci, że koniecznie musisz przyjść, bo dzisiaj ustaliliśmy dzień oglądania filmów i jedzenia pizzy. Moje dzieciaki wybrały jakiś film o kanibalach. Musisz przyjść. No i właśnie to jest taki film, jak zapraszacie znajomych i zamawiacie pizzę, to wybieracie film o kanibalach na przykład. No i to jest właśnie Wrong Turn z 2021 roku. Nie pamiętam sequeli Wrong Turn, bo to miało. Ja chyba jeszcze oglądałem dwójkę. Czy w ogóle była? Tak, była. Wrong Turn, Dead End. Jakiś Wrong Turn był też zimowy. I rzeczywiście ja go obejrzałem, ale pomyślałem, że nie mam siły dawać go do zimowych filmów. Zrezygnowałem, bo ta franczyza po prostu już zaszła dla mnie za daleko. Chociaż nadaje się do filmów wakacyjnych znakomicie, bo jak patrzę na przykład teraz na szóstkę, no to jeżdżą na rowerach po lesie, więc wypadałoby obejrzeć. No, świetny film, jeżdżą na rowerach po lesie. No, uwielbiam jazdy po lesie rowerem, więc 2014 rok, Last Resort, no może pojawi się w filmach wakacyjnych. No, tutaj od razu w trailerze jest mutant, więc ja powiem, że
wersja z 2021 roku dostała ode mnie 5 na 10. I to się da oglądać. To się da oglądać. To jest chyba, podejrzewam w ciemno, tak strzelam, że to jest najlepsza wersja od czasu jedynki. Dlatego moja ocena 5 na 10. Coś dla fanów. Wpasowuje się to oczywiście w filmy wakacyjne, ponieważ no tutaj mamy ten Appalachian Trail, chociaż on jest pokazany tak tylko na początku, bo kiedy już oni zbaczają ze szlaku, to następuje znowu noc i jest dużo, dużo nocy. Dużo nocy. Dobrze, więc mamy dwa filmy na początek naszej audycji. Chociaż jest już 26 minut nagrania. Ja jeszcze zaserwuję wam coś zupełnie może innej beczki, mianowicie serial. I z lasów przeniesiemy się na Hawaje. Zmienimy troszkę nastrój na pogodny właśnie, żeby bardziej optymistycznie zakończyć te filmy wakacyjne. Mianowicie zapraszam was do obejrzenia filmu, serialu na HBO White Lotus. Dlaczego ja w ogóle sięgnąłem po to? Dlatego, że jest to kolejna produkcja Christophera Tapia de Vira, który robił muzykę do Utopii, który robił muzykę do The Third Day z Judem Law i on również zrobił muzykę do White Lotus. To jest świetna ścieżka dźwiękowa, która przypomniała mi, dlaczego ja kiedyś lubiłem słuchać muzyki filmowej. Ta muzyka się wyróżnia. Ona nawiązuje do Hawajów, nawiązuje do muzyki hawajskiej, ale jest współcześnie przerobiona. Bardzo ciekawa, jest dostępna na YouTubie. Polecam ścieżkę dźwiękową. No 8 na 10 dla ścieżki dźwiękowej. Przerabia muzykę folkową, hawajską na bardziej elektroniczną. No, współczesne przerobienie znanych klimatów. I powiem, że w pewnych momentach ta ścieżka dźwiękowa przytłacza historię, przytłacza film. Ona narzuca na odbiór tej narracji. Ja powiem, że ona nie do końca dobrze czasami jest dopasowana do obrazu. Słuchana sama w sobie jest świetna, ale w pewnych momentach ona za bardzo podkręca atmosferę. Ja The White Lotus wyobrażam sobie, że ten serial mógłby być bardziej skupiony na aktorach, gdyby ta muzyka była znacznie bardziej w tle, gdyby była bardziej symfoniczna, gdyby była bardziej klasyczna, to bardziej poważny byłby ten serial The White Lotus. Co prawda obejrzałem teraz dwa odcinki jak na razie, ale jeszcze będę szedł dalej i to jest 6 na 10, to jest ciekawa rzecz. Ale co to w ogóle jest? No, akcja dzieje się w tropikalnym resorcie, kurorcie, właściwie na Hawajach. Początek przypomina omawiany przeze mnie serial klasyczny, serial wakacyjny, czyli Fantasy Island. Fantasy Island opowiadał właśnie o ludziach z miasta, którzy przyjeżdżają na Wyspę Fantazji. Początek jest bardzo podobny, ponieważ tutaj ten mistrz, ten zarządca kurortu wita naszych bohaterów i zaprasza ich do pokoi. Ale tutaj, przynajmniej na początku, w dwóch pierwszych odcinkach, nie mamy tego, co było w Fantasy Island. Czyli jedynymi fantazjami, jakie oni tutaj, bohaterowie, spełniają, no to jest po prostu wakacje. To jest film o problemach pierwszego świata. To jest film o problemach ludzi, którzy przyjeżdżają na wakacje. Do najpiękniejszego miejsca, w którym, który jest uosobieniem wiadomo czego, odpoczynku, Hawaje, no gdzie nie pojedziesz, aloha i tak dalej. I każda para ma różne problemy. Każdy z gości, który tutaj przyjeżdża, ma swoje problemy. Więc mamy do czynienia na przykład z rodziną. Z rodziną, gdzie jest, gdzie ojciec podejrzewa, że jest chory na raka. Oni są
ustatkowani, mają pieniądze, mają córkę, mają syna. No i mamy też problemy typowe problemy nastolatków. Mamy znowu jakąś starszą panią, która samotna jest i chce się odstresować i marzy tylko o masażu. I mamy młodą parę małżeńską, która jest świeżo po ślubie i tutaj jest ciekawe tło, jak oni pracują. Otóż ten mężczyzna jest synem kogoś bogatego, więc mają zapewniony dostatek, a ona próbuje być dziennikarką. Właściwie nie musi pracować, nie musi zarabiać, no ale jakoś chciałaby rozwijać się w tym dziennikarstwie. No a on jest w ogóle taki wymoczkowaty, taki, no na przykład dostają nie ten pokój, za który zapłacili. On przez pierwsze dwa odcinki cały czas się wykłóca, że on chce ten pokój. I właściwie podejrzewam, że ten wątek będzie ciągnięty przez cały serial. I te problemy, jakie pojawiają się na wyspie, te problemy właśnie pierwszego świata, to one pokazują nam bohaterów. Kim oni są? My poznajemy ich coraz głębiej. To jest bardzo ciekawy serial, 6 na 10. Nie muszę chyba dodawać, dlaczego jest wakacyjny. Jesteśmy w pięknym kurorcie na Hawajach. Morze, czy ocean właściwie, jakieś pokoje spa, wieczorna restauracja, występ jakiejś kapeli. To wszystko tutaj jest pokazane i oglądając to czujemy się trochę tak, jakbyśmy właśnie wyruszyli w podróż na weekend, na tydzień właściwie, bo odcinków jest 7. Ja będę oglądał dalej, zobaczymy dokąd to zaprowadzi. No i to jest właśnie taki wakacyjny morski film. Troszkę też komediowy, to trzeba zaznaczyć. To jest dramat komediowy, tak bym powiedział. No, jeszcze nie wiem co do końca o tym powiedzieć, bo wypadałoby obejrzeć do końca. Kreatorem jest Mike White, którego ja nie znam za bardzo, więc jestem zachęcony. Ja na dzisiaj kończę i zapraszam Was do wsparcia na Patronite. Zapraszam Was do pójścia do kina na The Night House przede wszystkim i do nadrobienia tego brytyjskiego filmu, którego już zapomniałem nazwy, o którym mówiłem na początku. Zapraszam również na Żarłok TV. No i dziękuję bardzo. Jeszcze taką ciekawostką może, że ten Mike White, odpowiedzialny za White Lotus, jest odpowiedzialny za serial, który leciał w 2011-2013, zrobiony wraz z Laurą Dern. Komedia, dramat też. Ja jestem fanem Laury Dern, więc może kiedyś w przyszłości też sięgnę po to. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam ciepło i serdecznie. Mam nadzieję, że fajnie spędzacie wakacje. Jeżeli oglądaliście jakiś film wakacyjny, to też możecie napisać. Może zwrócę na niego uwagę. No i zapraszam do kolejnych odcinków z cyklu Filmy wakacyjne. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.